Gottwald prowadził jeszcze na niespełna kilometr przed metą, to on nadawał tempo na ostatnim pobiegu. Felix Gottwald, zanim Kiethaizen i Aterman, później Norbert, Magnus Moen i Antti Kuisma. Moen dołączył do tej czołówki. Peter Sande niestety posłabł i na ostatnich kilometrach spadł aż na 10 miejsce. Karl Manninen nadrobił sporo, zdołał coraz do pierwszej dziewiątki, ale Finn, który ma już w swoim dorobku 29 indywidualnych zwycięstw w Pucharze Świata, nie zdołał zwyciężyć do mistrzowskich tytułu mistrza świata indywidualnego. Jeszcze Finn Karl Manninen nie zdobył, będzie miał kolejną okazję podczas zawodów sprinterskich w Poggersdorfie, ale w Gundersenie pisał się bardzo słabo, a to decydujące momenty tej rozgrywki. Gottwald, Kiethaizen i Ackermann, dwóch Niemców i Austriak. Kto okaże się najlepszy na końcówce? Stadion oszalał, jako że na prowadzeniu Rony Ackermann, wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, jeden z dwóch dominatorów tej konkurencji na świecie na prowadzeniu, a na drugim miejscu Kiethaizen, a zatem podwójne zwycięstwo Niemców. Pierwszy Ackermann, drugi Kiethaizen, trzeci bardzo zmęczony Felix Gottwald, a na czwartym miejscu równo spadli Antti Kuisma oraz Magnus Moen, a zatem Finn i Norbert. Skandynawowie bez medalu, tym razem bez medalu też Finowie. Na pierwszych dwóch miejscach reprezentanci gospodarzy, a zatem spełniły się marzenia organizatorów. Oni bardzo liczyli tu na Niemców, którzy zawodzili w ostatnich startach w Pucharze Świata, ale doskonale przygotowali się do najważniejszej imprezy. Tyle ze zmagań kombinatorów, teraz przenosimy się na skoknię Schattenberg, gdzie naszym gospodarzem jest Marek Rudzin. Dziękuję bardzo.